Dzień dobry, witam. Mamy poniedziałek. Zaczynamy pracę. Pokażę, co obecnie na warsztacie mamy ciekawego do zrobienia. No, Volvo BL71. Tutaj klient sobie zażyczył skasowanie luzów. Wszystkich, które są tutaj na koniku. Tu umocowanie ramienia roboczego. Tu zaczęliśmy wybijać sworznie. Ruszyły się na szczęście, chociaż z dużym oporem. Tu mamy do usunięcia teraz ten sworzeń. Zakupiłem sobie szpilkę, pręt gwintowany M30, twardość 10,9, żeby ją sobie tutaj wkręcić. Tutaj jest gwint w tym sworzeniu. Założy się siłownik i sworzeń powinien wyjść, bo metodą tradycyjną, czyli przez puknięcie młotkiem, niestety nie chce to się ruszyć. No, tu jeszcze będą do wymiany sworznie. Tutaj łączenie jednego ramienia z drugim, tulejki siłowników, sworznie siłowników, ślizgi teleskopu, no i cała końcówka tam, gdzie są szelki, mocowanie łyżki. No, tutaj sworznie szybko złącza. No i tutaj te otwory w łyżce będziemy wyspawywać, tulejować wytaczarką, bo są tutaj dość duże luzy. No, tak jak widać. Więc tak to nie może zostać, bo to jednak na końcówce ta łyżka będzie fajtać lewo-prawo i to będzie słabo wyglądało, więc no, tu trochę pracy jest. Później mamy do wyjęcia z tego jeszcze skrzynię biegów. Bez problemu z trzaskającym sprzęgłem. Z trzaskającym sprzęgłem załączenia przedniego napędu. To jest akurat wada tych skrzyń. To jest skrzynia Carraro. Jest to dość powszechny problem w tych maszynach. Tu powyżej pewnej prędkości, że teraz nie pamiętam, ile to dokładnie jest, czy 8, czy 10 na godzinę. Aktywuje się przy każdym wciśnięciu pedału hamulca załączanie przedniego napędu, żeby przód po prostu też hamował razem z tylnymi kołami. No i to jest niby fajne, bo maszyna jednak skutecznie hamuje z takim układem, ale powoduje to dość szybkie wypracowywanie się tego sprzęgła, które też tam będziemy mieli do wymiany. No i tu z przodu w łyżce wybite tuleje. Zużyte tuleje wytarte z sworzeń siłowników krokodyla, góra dół. Sworzeń tu zawiasu, otwierania krokodyla. Później co tu jeszcze? Aha, skrzyniak wyjmiemy, od razu będzie wymieniany uszczelniacz koła zamachowego, silnika, bo tam jest jakiś wyciek. Tu żeśmy się nawalczyli, maszynę klient przyprowadził na lawecie zapaloną, bo trudno ją było uruchomić, trzeba było zawsze z plaka. Okazało się później tu u nas, że przez 3 godziny nie mogliśmy jej ani odpowietrzyć, bo co się ją odpowietrzyło, odpaliła na chwilę i gasła. Się okazało, że jest jakaś nieszczelność tutaj na podstawie filtra wstępnego paliwa. I zrobiliśmy takie szybkie obejście, bo tam jest wąż bezpośrednio założony do pompki, którą nam napędza pasek. No i tu wsadzone do zbiornika wąż, żeby się nie zwijał świński ogon, żeby się przytrytkowali do pręta gwintowanego. No i tak maszyna teraz pali na strzała, no czyli przynajmniej jedną żeśmy usterkę przy okazji, wprowadzając już ją na warsztat, odnaleźli. No bo nie dało jej się. Musieliśmy ją wepchnąć, bo się wjechać niestety nie dało. Aha, i tu jeszcze w przednim moście będzie bodajże prawa zwrotnica sworznie wymieniane, tam jakieś uszczelniacze, bo przy prawym kole cieknie. No tu w końcu, po długim oczekiwaniu, przy tym silniczku Deutza, to jest 2015 V06, doczekaliśmy się w końcu dostawy części. A tu już jest jedna tulejeczka przymierzona. Będziemy to wszystko czyścić. Montować, instalować tam nowe O-ringi, uszczelniające dół tulei. Oczywiście czyszczenie, mycie, bo to w tej chwili wszystko jeszcze tak bardzo wstępnie wyczyszczone. Ale dojechał towar. Dojechał towar, w końcu to będziemy mogli poskładać i może w tym tygodniu jeszcze pojedziemy na montaż. Tu jeszcze pokażę, jak cieszy oko towar, który przyszedł. No, tutaj w kartonikach 6 nowych tulei, jakieś uszczelniacze, podkładki pod wtryski, nowe tłoki z pierścieniami.
pompa wody, od dwa silnika, tam uszczelka, miski, jest, termostaty, bo, o, tak, termostaty też będą nowe założone. No, taką ciekawą maszynką, którą też ostatnio robiliśmy, to jest właśnie to, RTS C3, to jest Wacker Neuson z wypożyczalni od klienta, któreśmy rozbierali bębny napędowe. Te bębny wibracyjne, bo problem był taki, że tak, tak widać, tu jest silniczek diesela Kochlera. W drugiej części maszyny jest tam cała elektronika i hydraulika zainstalowana. No nie, przepraszam, sprowadzam błąd. Hydraulika oczywiście jest z tej strony, bo to bo niby jakby się napęd silnika mógł przenieść na tamtą stronę, skoro one są niezależne, więc od siebie maszyna łamie lewo, prawo. Tu są, tak widać, pompa jedna, pompa druga. Silniki jazdy i wibracje są zamontowane w bębnach i do nich prowadzą, o, tutaj te węże, co widać. No i wąż, który idzie na silnik jazdy do przodu i do tyłu, się tu poprzecierały gdzieś tutaj w tej okolicy o ramę. Olej tu dość intensywnie leciał. No, żeby je wymienić, niestety trzeba te bębny praktycznie podkręcać. Trzeba je zdemontować, żeby się do tych węży dostać, bo nie ma innej możliwości. No i przy okazji jeszcze przedni bęben był robiony, się okazało, że się maszyna telepie we wszystkie strony. Oberwały się śruby od poduszek. Także poduszki już są zamówione nowe. Przyjdą, te botuchy tutaj przychodzą w to miejsce. To jest akurat, tu widać górną poduszkę, a oberwały się dwie dolne po lewej i po prawej stronie. Więc to też będziemy wymieniać i czekam, się klient sobie sam miał zamówić te części. Przyślę, poskładam i maszynka też będzie gotowa. No tu oczywiście nasz nieszczęsny walec stoi jeszcze, bo tu dalej nie ma decyzji, czy ubezpieczalnia będzie płaciła za remont tego oto silniczka czterocylindrowego Deutscha, czy klient będzie płacił. No i to takie tematy się niestety trafiają czasami. Maszyna już tu nie stoi od albo koniec września, albo początek października, zajmuje jednak kawał miejsca na hali, którego nie mogę wykorzystywać w tej chwili. Wystawić na dwór też jej za bardzo nie chcę, bo tak teraz zima, pada śnieg, zapada mi to wszystko. Trzeba to wszystko dokładnie pozabezpieczać, to też jest jakaś dodatkowa praca, więc no liczę na to, że będzie w końcu decyzja, że to robimy. I ta maszyna może, no nie wiem, no do końca roku to pewno nie, bo mamy teraz przy tym masę roboty i ten silnik jeszcze złożyć i zawieźć do klienta, zamontować, plus jeszcze wyjazdy na jakieś awarie. Od dzisiaj też lecę do Świdnicy, bo tam znowu maszyna słaba. Po odpaleniu pali dobrze, ale jak jedzie, gubi moc, słabnie. Trzeba dojść dlaczego. Czy paliwa nie dostaje, czy jest jakiś inny powód. Także za chwilę wsiadam w auto, jadę coś prawie 300 km do Świdnicy, tyle mam do tego klienta, no ale takich też mamy na terenie całej Polski i sobie jeździmy. No i to było na tyle, co tu jeszcze. Aha, to była pompa od John Deere, ale to już klient zabrał, to też już nic nie pokażę. Tu coś takiego mi też klient przywiózł, takie stare, nad nie wiem, od jakiejś ładowareczki przegubowej. Taka mała pompeczka A4 VG. Taki bardzo stary typ. I tu tak się właśnie zastanawiam, czy w ogóle ten temat podejmować, dlatego że ktoś już tutaj coś robił. Obsadzane są chińskie części, bo to są zamienniki, to nie są oryginalne Rexrota części. Tutaj całe czoło cylindra jest porysowane, płyta jest porysowana. Najlepsze jest, że zawory, które są w tylnym korpusie pompy. Tak widać, tu jakaś wkręcona śruba imbusowa. Tu jest wyspawana jakaś nakrętka. Praktycznie wszystkie te zawory są poprzerabiane, tak? Jeszcze te części, powiedzmy, że nie są jakoś tam kosmicznie drogie, ale te zawory kupić, zamówić, to jest dość droga sprawa, więc nie wiem, może to jak nie dzisiaj, to jutro, to jutro to klientowi wycenię i zobaczymy, jak to wyjdzie finansowo, czy w ogóle się zdecyduje, bo może będzie remont tej pompy kosztował tyle, co on za tą maszynkę dał. No i tyle. No nic, pakować się do auta i drogę. Jest godzina 20 po 5, po 9. Gdzieś koło 10 powinienem być na miejscu w Świdnicy u klienta.
Myślę, że uda się jakoś tam ogarnąć te 2-3 godzinki na miejscu, no i droga powrotna. No cześć, trzymajcie się. To w takim razie to by było na tyle. No witam, udało się dojechać do Świdnicy, przed 10 byłem. To moja podopieczna, tutaj w smerfowym niebieskim kolorze. O, tam drugi, tamten jest tradycyjnie żółty, bo mak. To są najstarsze sprzęty, jakie serwisujemy, czyli 97, 98 rok, bo magi, ten jest 672, a tamten będzie 572. No właściwie są takie same maszyny, różnią się minimalnie wagą i tam drobnymi detalami. A tu dzisiaj mam problem z silnikiem. To jest Deutz 1015 V06. Gdzieś gubi prąd na tych kabeleczkach, że maszyna sobie odpali, chodzi. I nagle zanika napięcie tutaj na cewce. Cewka się cofa, gasi pompę, no bo to jeszcze jest stary układ tradycyjny, że nowa pompa Boscha sterowana z pedału gazu linką i do gaszenia jest taki szczyt techniki, czyli ta cewka, jak to widać. Także takie zadanie do wykonania. Mam nadzieję, że mi dużo nie zajmie, bo dzisiaj jest zimno. Nie chcę się tutaj bardzo marznąć bez potrzeby. Tam kolega jedzie, mówi, musi porozgarniać, bo mu świeże śmieci nawalili. No nic, to działamy dalej. No i maszynka zrobiona, instalacja naprawiona, polutowana. Wtyczka wymieniona, operator pojechał na próbę. I zobaczymy, czy wszystko będzie dobrze. A będzie dobrze, piszemy protokół i 300 do domu z powrotem.